Jest sakramencko zimno, my dzisiaj atakujemy drogę na Przątki z Rzeszowa. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest sakramencko zimno, bo jest godzina 8 rano, także cieplej dopiero zacznie się robić, pewnie koło 10. No ja w tym momencie jadę po Bartka, z którym dzisiaj będziemy lecieć na Przątki. Wydaje mi się, że droga nie będzie jakoś super piękna, bo liście już poopadały, więc taka złota polska jesień już nam troszeczkę odeszła. Aczkolwiek to nie znaczy, że będzie źle. Zobaczymy. No ja teraz jadę po Bartka, przygotowujemy się, no trasa przeznaczona jest na około 90 parę kilometrów. No ale może jak nas ambicja poniesie, to do trzycyfrowej liczby dobijemy. Także nigdy nic nie wiadomo. Co nam odbije, to się okaże. A w tym momencie ja jadę po schiza i widzimy się już na trasie. Do zoo. Dobra, Bartek już dołączył. Robimy sobie pierwszy podjazd, żeby się dobrze rozgrzać, bo dzisiejsza trasa będzie trochę inna. Nie będzie to ani pętla, ani tak jak ostatnio, że jechaliśmy sobie pociągiem, tylko dzisiaj wyznaczyliśmy sobie punkt, gdzie chcemy dojechać. A mianowicie jest to rezerwat przyrody Przątki, do którego, jakby nie patrzeć, mam sentyment, bo za gówniarza, żeśmy tam specjalnie jeździli, też na rower, ale żeby poskakać sobie w trialu. A dzisiaj jedziemy tam na szosach. Także komut wyznaczył trasę i generalnie wyjdzie tak, że tą trasą pojedziemy i tą trasą dokładnie tą samą wrócimy. Chyba, że coś nam się uwidzi i będziemy chcieli sobie troszeczkę zakombinować, to wszystko wyjdzie w praniu. A teraz lecimy. Schizo też już kręci, rozgrzany. No, to lecimy. Właśnie strzeliliśmy sobie podjazd, który w pewnym momencie miał nachylenia z 17 stopni, nie? Można powiedzieć, nie? Ile tobie pokazało najwięcej? No 16. No, mi 17, więc podejrzewam, że pewnie gdzieś średnia z 16,5. No i w pewnym momencie, jak potem wyjechaliśmy, tak, ty, coś się lekko jedzie. Patrzymy na nachylenia, a tam 10. No, także bardzo, bardzo miłe zaskoczenie. No a tutaj jeździmy sobie po gminie Lubenia. W ogóle bardzo piękne okolice, malownicze, a co najważniejsze, drogi są takie. I prawie w ogóle nie ma samochodów, także trasa zapowiada się bardzo ładnie. No jest zimno, ale to nie nic, no jeszcze takie końcówki, to można jeszcze jechać. Dobrze się człowiek ubierze, to jest spoko, a swoją drogą jeszcze myślę sobie nad takim rozwiązaniem, bo ile razy wyjeżdżamy na rower, zawsze gdzieś tam robi się te zdjęcia telefonem, ale wiadomo, jednak zboczenie jest takie, żeby robić to coraz lepiej, coraz fajniej. No i rozkminiam sobie, jakby to można było zrobić, bo mam GoPro, telefon też ma szeroki kąt. No a mi się podobają zdjęcia na wąskim, a z drugiej strony taszczyć taki kurde duży aparat ze sobą, to nic przyjemnego. Także będę musiał coś pomyśleć, bo właśnie tutaj na tych drogach odstawiliśmy sobie piękną sesję, którą będziecie mogli sobie pewnie zobaczyć na Instagramie. No a my jedziemy się dalej delektować tą drogą, no i będziemy raportować z trasy. Słuchajcie, to już drugi raz się naciąłem, bo planowałem sobie trasę na komucie. Ustawiałem, że będziemy jechać road bike. Dodatkowo dałem, żeby trasa była asfaltowa. No i kurde, ja nie wiem, czasami goś takie kurde dziwne tutaj rzeczy odstawia, a pierwszy raz to się naciąłem w tym filmie, który wam teraz tu wyskoczy w karcie. Aczkolwiek, no dobra, na szosie da się przejechać, ale średnio przyjemne, bo jednak trochę tłucze, to by była fajna trasa na gravela. No ale jedziemy kawałek, zobaczymy, najwyżej się wrócimy i będziemy szukać alternatywy. No na szczęście nie ma źle, jednak ta trasa szybko się skończyła. Przejechaliśmy ile może, nie wiem czy z kilometr, no aczkolwiek teraz już asfalt się pokazał, także wszystko jest tak jak trzeba. No ścieżka, którą teraz jedziemy, jest mega piękna, aczkolwiek no jakby ktoś nie wiedział i zaczął jechać tą drogą, no to można byłoby się kurczę naciąć, także ale takie zakończenia historii po prostu lubimy. Jedziemy dalej, obczajcie jakie piękne.
Nigdy nie wiesz, kiedy trafisz na taki, kurde, cudowny klimat. Mega, także jeżdżenie na rowerze, eksplorowanie nowych terytoriów jest super. Aż nie chce się jechać szybko, tylko po prostu podziwiać. Ja pierdzielę, w ogóle jechaliśmy trochę gruzem i w ogóle narzekałem, że gdzie ten komut nas prowadzi, ale powiem szczerze, warto było przejechać ten kawałek tym gruzem, bo to, co się działo potem, to była istna perełka, naprawdę, w ogóle trochę wam nagrałem, ale tutaj był też taki mega fajny zjazd, jeszcze w ogóle jesienią, no przemega sztos, naprawdę. Turbo się jaram, no aczkolwiek no też nie nagrałem całego, bo tutaj ten zjazd był dość stromy i trochę się bałem, żeby się nie wykrzaczyć, aczkolwiek no perełkę żeśmy ustrzelili elegancko. Jakby ktoś z was chciał się przejechać tym trackiem, którym my jedziemy, to standardowo wrzucę wam link do Strawy tutaj gdzieś albo w opisie filmu, albo w komentarzu, także nie przestraszcie się tego gruzu, bo jak go przejedziecie, a na szosie da radę go przejechać, bo nie jest jakiś mega trudny, to potem ten element, z którego właśnie tu zjechaliśmy, po prostu warty, warty. My jedziemy dalej. Pomalutku dojeżdżamy tutaj do naszego punktu docelowego, czyli na rezerwat skalny Przątki. Natomiast no tutaj tak komut nas poprowadził, że pewna część trasy szła po prostu główną drogą, co nie było do końca przyjemne, bo dużo samochodów, duży ruch i no jak jeździcie na rowerze, to sami wiecie, że lepiej się jeździ, jak nie ma aut. Ja też tak dużo bardziej lubię jeździć, natomiast teraz już zjechaliśmy z tej najgłówniejszej drogi. Teraz jedziemy już bezpośrednio drogą na rezerwat. Mamy już w nogach 45 km, także lada moment punkt docelowy. No a teraz kręcimy, żeby dopiąć swego. No ten akurat element, którym jedziemy, jest o tyle fajne, bo ścieżki są takie fajne, kręte, jak możecie teraz sobie zobaczyć na przebitce. No a my lecimy i słyszymy się już bezpośrednio w punkcie naszym docelowym. No i o, rezerwat Przątki zaliczony, a teraz czas na kącik ciekawostek, bo na samym początku, jak zaczynaliśmy przygodę z rowerem, i to w sumie z Bartkiem to było też, przyjeżdżaliśmy tu tylko na trialówkach i w ogóle, no teraz nie będziemy tam wbijać, bo tam jakbyśmy chcieli podejść, to o tą ścieżką tam pyk pyk do góry, tam są w ogóle fajne skałki, ale w tych butach na szosę to nie jest to za dobry pomysł. No i tam skakaliśmy na trialu. I to było zazwyczaj, jak wyjeżdżaliśmy z Rzeszowa tutaj, to było takie wow, bo tak można było sobie technicznie pojeździć, to w ogóle było takie mega super. Szczerze, nie wiem, czy to było do końca legalne, ale nawet jeżeli to było nie do końca legalne, to za ten czas i tak nasze wybryki się już przedawniły. No aczkolwiek w tym momencie dojechaliśmy, także cel mamy zaliczony. Trasa naprawdę była fajna. Tutaj od strony Lubeni było naprawdę sztos, fajne perełki. No i co więcej mogę dodać? Tutaj później ten odcinek taki po tej głównej drodze, taki średni. No a reszta, tutaj już ta droga mniej ruchliwa. No jak widać już tutaj jesień już troszeczkę się kończy, bo te liście już pospadały, nadal jest pięknie, ale to już nie to samo co ostatnio. No my w takim razie pochillujemy trochę, dokończymy banana, no i będziemy wracać, bo trzeba korzystać z pogody, a potem jeszcze troszeczkę dnia spędzić z rodziną, także... No właśnie, jeszcze kolejna ciekawostka, bo miałem wam powiedzieć i bym sobie, kurczę, zapomniał. Tutaj w Czarnorzekach teraz od niedawna jest otwarta też trasa na rowery MTB. Nazywa się Black River, także jakby ktoś chciał, można sobie sprawdzić, zobaczyć. Także wiem, że od niedawna jest otwarta już oficjalnie, także mega, mega fajnie. Będę musiał kiedyś tutaj wpaść na góralu, przejechać się, zobaczyć jak to wygląda. Na razie było mi dane przyjechać tutaj na szosie z Bartkiem. No ja za młodu jeździliśmy tutaj na trialówkach, także jeszcze trzeba góralem tu przyjechać. Dobra, to tyle z kącika ciekawostek. No my kończymy sobie jedzonko, no i będziemy się pomału zabierać do wracania. Jesteśmy w drodze powrotnej i zobaczcie, słoneczko wyszło eleganckie. No i o, jesteśmy teraz w tym miejscu, gdzie wam mówiłem, że to jest dobra perełka. Fajnie się zjeżdżało, ale teraz trzeba to podjechać. Także taki smaczek na koniec, ale teraz będzie można wam pokazać, jak to ładnie wygląda. Obczajcie.
Słoneczko nam wyszło w nagrodę, że zamiast zamulać w domu, wyszliśmy po prostu coś pokręcić na rower. O! Najwyższy czas na podsumowanie. Statystyki wyglądają tak, że w tym momencie mamy przejechane 95 km, 1300 przewyższeń, także całkiem fajnie. Jak na sobotni poranek, także wyszło nam bardzo, bardzo fajnie. Pogoda dopisała, bo jak widzicie, no teraz wracam sobie, słoneczko, jechaliśmy, było trochę, no tak pochmurnie, ale też nie było najgorzej. No jeżeli chodzi o mnie, no to powiem wprost, że takie temperatury, jakie już są, no to już jest taka graniczna wartość dla mnie, bo tak podejrzewam, że parę stopni niżej i już totalnie nie sprawiałoby mi przyjemności z jazdy, bo nawet na zjazdach w niektórych momentach, no po prostu było mi zimno. Tak samo w tym momencie jadę w dwóch parach spodni i jest mi tak, no, na styk, a już potem, no to już granica komfortu pewnie byłaby już u mnie naruszona, także w skrócie mówiąc, fajna traska, polecam. Jedyną rzeczą, którą trzeba mieć na uwadze, jak się będzie nią jechać, to to, że zaraz za Lubenią trzeba będzie wbić na tą główną drogę, no i tam parę kilometrów po prostu przejechać tą główną drogą, co nie jest po prostu przyjemne, dlatego na następny raz trzeba będzie tą trasę lekko zmodyfikować, tak żeby po prostu ten fragment jako tako ominąć. Poza tym traka, jeżeli chcecie, znajdziecie sobie tutaj w komentarzu albo w opisie filmu, to zobaczymy, jak to wyjdzie. No a co? Na następnym filmie, bo szykują się zmiany, ogólnie szykują się zmiany i to całkiem spore zmiany. Już dostałem oficjalnie informacje, więc mogę pomalutku sprzedawać temat. Także mój rower, ten, na którym teraz jadę, Cannondale, idzie na sprzedaż, jest wystawiony, także szykuje się coś nowego, ale co to będzie, to zobaczycie już pewnie niebawem. Także zachęcam do śledzenia, zostania na dłużej, klikając ten czerwony guzik subskrybuj, żebyście byli na bieżąco. Jeżeli taki materiał się wam podobał, to lajkiem nie pogardzę, a na chwilę obecną ja się z wami żegnam. No i co, do zobaczenia już niebawem, a będzie co oglądać, bo szykują się duże zmiany. Do zobaczenia.